Gdy wylądujesz na mokrym statku, szybko spotkasz się z takimi słowami jak OSINT, SIRE, VAQ, VETTING. Zauważysz, jak słowo VETTING budzi grozę i stawia ludziom włosy na karku. Czym jest OSINT? Oil Companies International Marine Forum, czyli organizacja zrzeszająca największych graczy rynku paliwowego. Wiele lat temu połączyli się ze sobą i stworzyli wspólną bazę danych mokrych statków. Członkowie OSINT mają dostęp do bazy, w której zamieszczają wyniki inspekcji. Przykład. Jest zainteresowany wyczarterowaniem Twojego statku do przewiezienia ich ładunku. Wysyła więc inspektora, który prześwietli statek. Wyniki inspekcji wpisywane są do bazy danych SIRE. Stwierdza, że to zbyt ryzykowne, aby skorzystać z Waszych usług. Wyniki inspekcji dostępne są dla pozostałych członków OSINT. Decyduje się na wynajęcie Twojego statku, ale za niższą cenę. Wpis obserwacji Twojego statku do bazy SIRE sprawia, że staje się on mniej atrakcyjny dla czarterującego. Statek z czystym kontem łapie droższe kontrakty. W przykładzie padła nazwa SIRE. Czym jest SIRE? Ship Inspection Report Program. Jest to nazwa programu do raportowania wyników inspekcji. Inspekcja na statku jest zawsze istotnym wydarzeniem. Od wyniku wettingu, ilości obserwacji, zależy jakość czarterów podpisywanych przez Twoją firmę. Krótko, gdy statek łapie obserwacje, jest tańszy i mniej zarobi. O tym, jak kuriozalne bywają obserwacje, można napisać książkę o pasłu jak encyklopedia PWN. Morskie opowieści o niesprawiedliwych inspektorach można snuć przez trzy noce w kontraście. No ale przecież musi być jakiś sposób. Inspekcja jest jak egzamin na studiach. Wyobraź sobie, że ktoś podrzucił Ci pytania. Możesz przygotować się wcześniej i wiesz, czego się spodziewać. To jest właśnie VAQ, Vessel Inspection Questionnaire. Najnowszą wersję możesz pobrać ze strony OSINT. Wpisz w goglach VAQ 7 OSINT. Rozdział 4 VAQ jest dla nawigatorów. I tutaj znajdziesz pytania dotyczące EGDIS-u. Spójrz na pytanie 4.14. Jesteś gotowa na vetting? A może lepiej każdego dnia stosować się do wymogów SIRE i dzięki temu nie stresować się przed następną inspekcją? Zdecydowanie tak. W idealnym świecie. A może lepiej uczyć się na bieżąco, żeby nie stresować się przed sesją? Jedno jest pewne. Inspekcje są potrzebne. Między innymi dzięki nim statki są bezpieczne i utrzymane w dobrej kondycji. Chcesz bezboleśnie przejść vetting? Przygotuj się wcześniej. Thank you.